No cóż, można powiedzieć, że zrobiliśmy to, co powinniśmy zrobić, czyli awansowaliśmy dalej. Na pewno należą się gratulacje drużynie przeciwnej, która naprawdę zagrała, nie wiem czy na miarę swoich możliwości, moim zdaniem jeszcze lepiej. Bardzo ambitnie, mądrzej. Nie był to dla nas łatwy mecz. Gdybyśmy tych bramek nie strzelili, nie zdobyli, no to pewnie różnie by to mogło wyglądać. Nie, że później mogliśmy podwyższyć, ale tak się nie stało. Także fajnie, że taki mecz się odbył, myślę, dla kibiców. Fajny, ładny obiekt, tak jak mówię, ambitna gra drużyny gospodarzy. My w dosyć mocno zmienionym składzie, no to było widać, że pewne mechanizmy gdzieś zawodu szwankują, ale tym bardziej ważne, że awansowaliśmy i gramy dalej. Dziękuję. Pan trener. Panie trenerze, moje gratulacje. Mam nadzieję, że w tym momencie zdobędziecie Puchar Polski i po drodze wspomnicie, że byliście we Włocławku i wygraliście z Włocławkiem Włocławek z klubem czwartej ligi. Niemniej, jeżeli chodzi o sam mecz, to Piast Gliwice większą kulturą gry się wykazywał, nie ma co ukrywać, doświadczenie po jej stronie. Co do mojej drużyny, jestem bardzo zadowolony. Oczywiście wiedziałem, że ten mecz będzie bardzo trudny, ale moja drużyna, tak jak trener wcześniej wspomniał, wzniosła się na wyżyny swoich umiejętności, chociaż ja w swój zespół bardzo wierzę i oczywiście przy finalizacji, przy akcjach kończących mogliśmy się w dwóch, trzech momentach lepiej zachować. Przede wszystkim w tym jednej akcji, gdzie Olek Tabaka mógł wykorzystać błąd bramkarza. My byśmy się bardzo cieszyli z jednej bramki. Niemniej wynik jest dla nas dobry, pomimo porażki. Proszę bardzo, Kamil, ocenie z pozycji zawodnika. Tak, ja chciałem również pogratulować trenerowi, całej drużynie zwycięstwa i uważam, że zagraliśmy mimo porażki naprawdę dobre spotkanie, tak jak tutaj trenerzy wspomnieli. Ten wynik, który osiągnęliśmy, tak naprawdę nie jest zły i z góry myślę, wszyscy byś tam zakładali, że będzie to wyższa porażka. Wyszliśmy dobrze ustawieni, w niektórych momentach niestety nie udało nam się zachować, tak powiem, czujności do samego końca. Dwa faule karne niepotrzebne, ale ogólnie z całego przebiegu spotkania myślę, że możemy być zadowoleni. Tak jak trener wcześniej wspomniał, może było widać tą wyższą kulturę tak, zawodników Piasta, gdzie tą piłkę kontrolowali bardzo dobrze w środku pola i przenosili z jednego sektoru do drugiego. No, bardzo szybko to robili i my gdzieś tam w tej obronie, w bocznych sektorach mieliśmy spory kłopot. Ale ogólnie w gruncie rzeczy mogę być zadowoleni z całego spotkania. Dziękuję. Czy macie panowie? Pytanie do trenera Wocławi, portal WC.pl. Trenerze, czy przygotowania do meczu wyglądają jakoś inaczej, bo nie na co dzień się gra przed zespołem Sesta Klasa? No zgadza się. Niemniej, jeżeli chodzi o samą mobilizację, nie musiałem tutaj dokładać swojego głosu do zawodników, żeby byli skoncentrowani i zmobilizowani. Wręcz musiałem ich uspokajać przed meczem ligowym, który mieliśmy w niedzielę i tonować pewne nastroje, bo w lidze trzeba było swoją robotę wykonać i zdobyć 3 punkty. Jeżeli chodzi już o sam mecz, podejście z mojej strony i analizę zawodników, gdzieś jakąś cegiełkę do tego dołożyłem, spodziewaliśmy się jakiś roszad, obejrzałem jeden, dwa ostatnie mecze, niestety porażkę tutaj Piastów w dwóch meczach ligowych i co więcej powiem, te dwie porażki ligowe nie sprzyjały jakby mojej tutaj temu pucharowi, bo wiedziałem, że ten mecz będzie tak zwany na przełamanie i niemniej jest. No ale zawodnicy wiedzieli, co mają robić na boisku i znali tutaj przeciwnika, ile to było możliwe. Dziękuję. Czy ktoś pan jeszcze? Do pana selekcjonera, Maciej Głębiecki, Polska Pret. Panie trenerze, spodziewał się pan tak, że rywal się tak postawi? Dla was to był taki mecz na przełamanie po tych dwóch porażkach bez zdobytego gola? Jak pan traktował ten puchar? Może nie używajmy słowa przełamanie, bo to był mecz, który chcieliby przede wszystkim wygrać i awansować. Ja też nie będę
opowiadał, że mieliśmy mocno zmieniony skład, bo błędnie, kto by nie zagrał, to kadra drużyny Ekstraklasy powinna prezentować określony poziom. Tak było, dlatego też mówię, że brakowało jakichś może tych automatyzmów, które widać, jeżeli wychodzi ta zbliżona jedenastka do tej pierwszej. My też oglądaliśmy mecz Wrocławi, mieliśmy tu swojego trenera na jednym meczu, bodajże z Inną Wrocławiem. Także my bardzo poważnie podchodzimy do takich spotkań. To nie jest, że my jedziemy do czwartoligowej drużyny i obojętnie kto tam nie wyjdzie, jak będą grać, to my i tak sobie poradzimy. Nie, nie, to tak do tego nie można podchodzić. Natomiast, tak jak powiedziałem, będę kibicował Wrocławi, bo jestem ciekaw następnego meczu, bo wiem, że dużo zdrowia następny mecz kosztował i zazwyczaj nie są to łatwe mecze po nie wiem, gracie w sobotę, w niedzielę? W sobotę. W sobotę, no to tym bardziej. Trzymam kciuki. My gramy w poniedziałek, oczywiście to nie chodzi o to, że będziemy bardziej wypoczęci, przeciwnik też inny, bo Krakowia. Ale tak jak mówię, no dobrze, że takie mecze są, bo to jest też jakieś propagowanie piłki, tak, pokazywanie zawodników, no bo nie na co dzień też zawodnicy, no nie ma już Kuby Świerczoka, ale na przykład Damian Kądzior, który jeszcze niedawno grał w Lidze Hiszpańskiej, tak, przyjeżdżają dla kibiców, to jest fajne wydarzenie. Nie chcę używać wielkiego słowa święto, no bo to święta są z innej okazji, że to tyle. Pamiętaj, że to święto było, bo jak tam wyliczyłem, to 17 lat temu oglądaliśmy tutaj zespół z Ekstraklasy, ale więc na pewno, tak jak tutaj trener mówił do Gazety Pomorskiej, że to najważniejszy mecz w Pana karierze. Tak Pan się spodziewał, że to będzie taki mecz? Tak już na koniec? No nie, ale chciałbym tylko przypomnieć, że mówiłem i na to podtrzymuję, że chciałem wylosować zespół z Ekstraklasy. Jestem bardzo zadowolony, że wylosowałem Piasta Gliwice, a jeszcze bardziej, że przyjechał do nas selekcjoner reprezentacji Polski. Były, ale to ikona polskiej piłki, jeden z najlepszych trenerów. Dziękuję. Ja tylko dopowiem, że myślę, że te najważniejsze mecze to jest przed trenerem, tak? I tego życzę trenerze. Dziękuję bardzo.